Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Oto dzisiaj przeżywamy niedzielę Gaudete, niedzielę radości z tego faktu, że Pan jest blisko, że jest już tuż. I jakże się nie radować? Często jest tak, że załamujemy się w życiu jakimiś drobnymi sytuacjami. Zrobiliśmy już wszystko, a po prostu nam nie idzie. Słowo Boże dzisiaj zwraca uwagę nam, aby popatrzeć na dalej i wyżej. Że to, co istotne jest dla mnie, chrześcijanina, oczywiście te prozaiczne sprawy są ważne, ale najważniejsze, że Pan jest blisko. Dzisiaj Pan jest blisko. Jan, kiedy tłumaczy ludowi, że on nie jest Mesjaszem, wspomina: idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Jan zwraca uwagę, że kiedy jesteśmy oczyszczeni z grzechu, jesteśmy w stanie w pełni przeżywać radość. Proszę zauważyć, jak czujemy się po spowiedzi. Jak wyjdziemy, wyznamy z pokorą, ze skromnością, ze skruchą własne grzechy. I kiedy otrzymamy przebaczenie, miłosierdzie, radość, pokój. Chrystus chce dawać nam tę radość. Chce zanurzać nas, jak to Jan mówi, w Duchu Świętym. Parę tygodni temu powiedzieliśmy sobie o tym, że Królestwo Boże, które nadchodzi i przychodzi wraz z osobą Jezusa Chrystusa, to Królestwo Sprawiedliwości, pokoju, a nade wszystko radości w Duchu Świętym. Jak przeżywam codzienne sytuacje? Czy w takiej perspektywie, że Pan jest blisko, odczuwam też pokój i radość? Bo chrześcijaństwo przecież to nie cierpiętnictwo, ale to radość w Panu. Głośmy z weselem. Bóg jest między nami. Emmanuel, zapowiadany od wieków Mesjasz. Pan jest blisko. Zaproszenie dla nas, abyśmy radowali się pomimo trudności, pomimo naszych upadków, aby radość z faktu wyzwolenia z grzechu była dla nas ostoją.